Nie chcesz wracać? Nie. Ale to jest pierwszy odcinek, to ty jeszcze nie wracasz, ty dopiero przyjechałaś. Powiemy wam o 5 rzeczach, które warto wiedzieć, jak przyjedziecie do Grecji, w szczególności do Aten, bo... Nie jesteś w Atenach. Zapiszesz mi jeszcze to dobry, tutaj od razu. Dobry, Radia Złote Przeboje. Jak tam godzina? 23, w sumie 20, no 23 tutaj, miejscowego czasu. Jak się czujesz? Dobrze, tylko tam. Słonko? Siku i słonko, no, tak, no, nogi, kolana mnie bolą, w samolocie cały czas te kolana takie ugięte, to tak średnio. Pierwsza rzecz to to, że w sklepach, w supermarketach ceny są zbliżone do tego, co jest w Polsce, może jest minimalnie drożej, ale nie ma jakiejś wielkiej różnicy, czyli nie musicie ze sobą brać całej wołowy, wszystkiego, szynki, sera, jajek ze sobą do walizki, chociaż jajek to byłoby głupie ogólnie, ale nie musicie brać całej wołowy, bo generalnie wszystko możecie kupić tutaj w spoko cenach, naprawdę w sklepach, w supermarketach jest naprawdę wszystko, bardzo fajne, świeże warzywa, owoce i takie owoce, produkty, bardzo tak, bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre i wszystkie takie podstawowe produkty kupicie, herbatę, kawę i różne takie szyneczki. Wędliny może nie są wiadomo tak jak w Polsce, bo w Polsce są wiadomo, że super i ekstra, jesteś przyzwyczajony do wysokiego poziomu, ale my dorwaliśmy naprawdę takie o całkiem spoko, tak, no, całkiem wysoki poziom i fajny, dało się to zjeść, więc w porządku, więc nie musicie się martwić, jest wszystko git, traficie i jest ok. Idziemy do sklepu zrobić zakupki, bo przyjechaliśmy w nocy i trzeba coś, jakieś śniadanie ogarnąć. On jest chyba tu chyba coś. Tu? To jest tu? Chodzimy. Musisz zobaczyć jak sól, bo jeszcze ta sól jest zawsze inna. Dobra kawa. No. Nie taki pyszny jak u nas w Polsce, ale... A, dobra. Nie ta herbata? Jeszcze nie powiem. To spróbuj, bo jak coś to w tej chwili będzie można kupić. Numer 2 to jak pójdziecie sobie do jakiejś restauracji, albo nawet kawiarni. Albo kawiarni, dokładnie. I zamówicie sobie. I nawet jak na drinku byliśmy, to też dostawaliśmy wodę. O to mi właśnie chodzi, że nawet na kawiarni. Tak, no, to jak pójdziecie sobie, to jest, dostajecie zawsze wodę. W każdych miejscach dostajecie wodę. I w niektórych miejscach jest tak, że jest ta woda doliczana do rachunku, a w niektórych miejscach jest niedoliczana. Niedoliczana jest wtedy, kiedy dostajecie zazwyczaj w karafce tą wodę, czyli właśnie wodę, którą można... Kranówkę. No, kranówkę po prostu można pić. I dostajecie taką wodę, a doliczany jest rachunek wtedy, kiedy woda jest właśnie w jakimś takim plastikowym... Normalna woda butelkowa ze sklepu. Dokładnie, którą trzeba tam odkręcić. I nie? Tam jest od 1,5 euro do 2 euro dostajecie do rachunku. Oczywiście tak, nie musicie jej brać i możecie jej nie pić i po prostu nie chcieć i powiedzieć, że nie chcecie i spokojnie zabiorą. Ale to jest tak, że oni wam tego nie powiedzą. Nie? Dokładnie, w większości wam nie powiedzą o tym, że tak jest. My więc mieliśmy po prostu tylko jedną sytuację na to, jak byliśmy tutaj przez 6 dni w sumie w Atenach, to mieliśmy tylko dzisiaj, zamawialiśmy wino, no i w momencie, kiedy pan dowiedział się, że zamawiamy wino, no to zapytał się nas, czy chcemy tą wodę zostawić, czy mają zabrać. Bo jeszcze jej w ogóle nie ruszyliśmy, nie odpieczętowaliśmy, nie? Więc ja zapytała. Tak to jakby po prostu... I na początku to nie wiedzieliśmy, potem dopiero zobaczyliśmy, że do rachunku było doliczone, nie? Więc jakby fajnie o tym wiedzieć na samym starcie. I ogólnie to właśnie coś, co mi powiedziała, kranówę można tutaj pić normalnie, jest bezpieczna woda w Atenach, tak, i tak, możecie sobie pić normalnie kranówkę i lać sobie prosto z kranu wodę do butelki, nie musicie butelkowanej wody kupować. Oczywiście, jeżeli wam przeszkadza ten smak, no bo jednak czuć, że to jest kranówka, nie? Numer 3 to ruch uliczny i przejścia dla pieszych. Tak, przejścia dla pieszych, których często albo nie ma, szczególnie w jakichś takich dalszych uliczkach, to zapomnijcie o tym, żeby zobaczyć gdziekolwiek jakieś pasy. Znaczy tam jest, widać, że to ma być przejście dla pieszych, ale pasy były namalowane może 30 lat temu i one już od tej pory ich nie ma i nikt nie namalował nowych. Samochody są często zaparkowane na środku przejścia dla pieszych, kierowcy zatrzymują się na skrzyżowaniu po prostu na przejściach dla pieszych i mają to w ogóle zupełnie gdzieś. Światło zielone pali się przez 10 sekund dla pieszych, albo w ogóle... W miejscach to jest zaskok, że jest dłużej. No dokładnie, sygnalizacja często nie działa, albo czerwone światło nie działa i zielone tylko działa, więc musicie się domyślić, kiedy macie iść. Tak. Więc, no i często też jest tak, że nawet jeżeli wy macie zielone, to i tak z któregoś pasa kierowcy mogą jechać, więc trzeba też się rozglądać, bo już prawie Sonika jeden samochód prawie przejechał, nie? Gdyby Radek mnie nie trzymał za rękę, to ciul by było po mnie.
No, dokładnie. Więc na to zwracajcie uwagę, że trzeba się pilnować. Chodniki też są często wąskie, szczególnie właśnie nie gdzieś tam w centrum, tylko gdzieś tam na poboczach to są chodniki wąskie i też poustawiane wszystko, pozamykane gdzieś tam chodniki w połowie, pozastawiane i musicie się domyślić, gdzie macie przejść, więc na to sobie zwróćcie uwagę, że trzeba się pilnować, jak się chodzi po ulicy. Tak jest, dokładnie. Uważaj, auto. No i to, co jest następna rzecz, jaką zobaczycie sobie w Grecji, to jest to, że jest dużo bezdomnych kotów. Ale ja jestem też taka bardzo, wiecie, empatyczna i jak widzę jakieś zwierzątka i tak dalej, to od razu mówię rady i może pomożemy i tak dalej. A tutaj jest tak, że te kotki naprawdę, one wyglądają bardzo dobrze, nie są w ogóle wychudzone, chodzą nawet z brzuszkami. Tak, tak, tak. I zazwyczaj jak przechodziliśmy różnymi uliczkami, bo naprawdę zgubiliśmy się w różnych uliczkach i tak dalej, to w wielu takich uliczkach jest po prostu zostawiona karma, woda, miseczki, wszystko jest pozostawiane i tak dalej. Są rozsypane skarma na chodniku, na rogach na rogach ulicy jest rozsypana karma dla kotów. Więc to jest super, więc naprawdę te kotki mają się tutaj dobrze i nie macie o czym co martwić. Byliśmy w... To restauracja była, bardziej bar, taki nasz kebab, trochę, tak jakbyśmy u nas poszli na kebsa. To się nazywało Buli Suwlaki, nie mam żadnego pojęcia, wyświetli wam się nazwa. Poszliśmy tam, bo sprawdziłem i rekomendacje były bardzo fajne, właśnie na taką typową grecką przekąskę, czyli suwlaki, czyli taka pita, w której jest mięsko, tacyki, grillowane warzywa i tak dalej. No, bardzo dobre. I właśnie, i było przepyszne. No. Zjedliśmy sobie, ty sobie wybrałaś z kurczakiem. Ja sobie, czy ja nawet nie wybrałem, tylko pan wybrał za mnie, bardzo nam polecał, żebyśmy... Śmiał się ze mnie, że wybrałam z kurczakiem. Tak, bo bardzo nam polecał wołowinę i jak Sonic, zaczekajcie, zaraz to dokończę, bo tylko auto przejedzie. Pan powiedział, że wołowinka i jak próbowałem, Sonic powiedział, że kurczak, to nie spojrzał tak z pogardą, trochę to jest chicken, nie? Ale chicken okazał się być pyszny. Ale pyszny był. No. Wołowinka też była pyszna, pysznie doprawiona, mięciutka pita. Super obsługa. Tak, bardzo fajnie. To takie, wiecie, wziąć sobie... Lokalsi w ogóle, tak, tacy naprawdę. Tak. Bo my też jesteśmy w takim miejscu, że właśnie głównie tutaj mieszkają lokalsi i no właśnie też tak chcieliśmy takie miejsce właśnie do mieszkania, tam gdzie są lokalsi. No i właśnie tutaj teraz korzystamy z tych ich darów dobrych. Dokładnie. No i też chcemy testować jednak kuchnię grecką, a nie inne kuchnie, ponieważ jesteśmy w Grecji, no to chcemy testować właśnie lokalne dokładnie jedzenie. Bo tu jest generalnie dużo. Jak ja tutaj patrzyłem i tu jakaś włoska knajpa, jakieś sushi, jakieś coś tam wszystko jest. Ale my jednak chcemy się skupić na tym greckim typowo. No i tutaj super opinie były i tak dalej, więc poszliśmy za tym. Okazało się, że zarobiście, mięciutka pita, rozpływające się mięso i w ogóle sztos, malina i w ogóle cudownie, więc zarobicho. Bardzo polecamy tą miejscówkę, bo tak, i ceny też bardzo fajne, bo tak, 3,5 euro, czy tam ten z wołowiną to troszeczkę więcej, może 1 euro więcej, ale tak około 3,5 euro za jedną porcję. Nie jest to jakieś duże, więc jak ktoś jest na dużego głoda, to nie, ale na takiego albo małego głoda, albo jako taką przekąskę pomiędzy obiadem a kolacją, albo na kolację, albo coś tam, to spoko, to bardzo fajne. Taki mini kepsik, taki mini kepsik. O wiele lepszy kepsik. I też jest temat taki, że to jest bardzo takie, że zjedliśmy to, bo to jest na grillu, zjedliśmy to i tak naprawdę lekko się czuję po tym, nie? No, tak spoko, naprawdę fajnie. Tak, tak, no. Więc fajne jedzonko. Pan nam jeszcze polecił, polecił nam pan piwko, żebyśmy, bo chcieliśmy sobie wypić piwko i polecił nam pan tutaj piwko, nawet mam gdzieś to tutaj. Kaiser, takie coś, ono jest droższe troszeczkę może niż te piwka, które są z tego, bo tam jest Alfa i tak dalej, są takie bardzo popularne w Grecji. Ale my wzięliśmy sobie tego Kaisera, on jest trochę droższy, bo on tam kosztował euro 85 za dużą butelkę, za dużą puszkę i chyba 1,5 czy tam 1,35 za 0,3, bo Sonic mniejsza chciała.
I w ogóle fajnie, że to są mniejsze piwa, czy są mniejsze objętości, tak, bo u nas się tylko super, ten... No, na takie duże piwo, to ja to tak piję ten alkohol, więc wiecie. No, dokładnie, tak samo, ja rzadko kiedy mi się zdarzy, teraz, nie? To wiadomo, to fajnie tak, no, od nas spokojnie tak. Sobie ten i ja lubię takie malutkie na smaczek sobie wypić, no, dokładnie, i tyle. Dokładnie. I to jest fajne, że są takie malutkie te Tak, kuszeczki. I jest, innych piwek też są te pojemności 0,3, fajnie jakby u nas były 0,3, bo ja też czasem mam ochotę się napić piwka, rzadko, ale mam. I bym wolał mniejszą puszkę, bo tej dużej to potem się męczę, żeby ją dopić. No, dokładnie, no. Tak. Dobra, to teraz idziemy się relaksować dalej, do tak, pokoju. Idziemy spacerować troszeczkę. Idziemy spacerować i potem idziemy się wychillować. Dokładnie. No i ostatnie, piąte, to nie wszystkie, jakby tutaj jest pełno, wiadomo, starożytnych wykopalisk i tak dalej, takich archeologicznych zabytków i tak dalej, ale i na wszystkie trzeba płacić wejściówkę, ale nie na wszystkie opłaca się płacić. Generalnie rzeczy, które fajnie jest zobaczyć, to Akropol oczywiście, i tam wejść, i tam zapłacić za wejściówkę na Akropol, chyba że zwiedzacie 18 kwietnia, wtedy nie trzeba płacić i są, jeszcze są inne dni, tutaj będą na ekranie wyświetlone, w które dni jest darmowe wejście. My byliśmy 18 kwietnia, było za darmo i wtedy nie musicie płacić, ale to warto jest sobie zapłacić, warto sobie wejść, zwiedzić to wszystko, Akropol zobaczyć, Partenon i tak dalej, i tak dalej. Warto jest zobaczyć też niżej Hefajstejon, czyli świątynię Hefajstosa, bo też jest ładnie zachowana, można tam sobie wejść do środka, jest małe muzeum, jest tam ładnie, jest też tam taki placyk, na którym można sobie usiąść, jest tam urokliwie i fajnie. Super jest zobaczyć ogród narodowy ateński, bo to jest naprawdę ekstra. No, jest tam super taki klimat, no fajnie, możesz sobie pochodzić, spacerować, zobaczyć żółwie, zobaczyć kaczki, rybki, papugi, jest takie mini zoo z takimi zwierzętami hodowlanymi. O, właśnie, to chciałam powiedzieć. No, więc naprawdę tam jest super. Warto jest też zobaczyć zmianę warty, czyli pójść pod parlament ateński. Jeżeli wam się uda, to najlepiej przyjść o 11 w niedzielę, bo wtedy jest uroczysta zmiana warty i to jest bardzo fajnie zobaczyć. Warto jest przyjść nie o 11, tylko przyjść sobie tak za 20 nawet, albo nawet za 25, bo oni to zaczynają wcześniej tak naprawdę i ta zmiana warty o 11 się zaczyna, ale to już jest zmiana warta. Oni już tam idą z orkiestrą, więc warto sobie przyjść faktycznie wcześniej. Super jest jeszcze zobaczyć Archeologiczne Muzeum Narodowe w Atenach, jakoś tak się ona nazywa. Warto jest je zobaczyć, bo są to naprawdę fajne eksponaty i nie tylko starożytnej Grecji, ale też starożytnego Egiptu i naprawdę takie wielotysięczne przed naszą erą zabytki. Fajnie jest to zobaczyć, fajnie to jest wszystko zachowane, dużo tego tam jest, jest co oglądać. Bo byliśmy też w Muzeum Akropolu i to tak polecamy, powiedzmy, nie aż tak mocno. Jak chcecie, macie czas, to spoko. Jeśli macie mało czasu, no to... To ja bym odpuścił. A jeżeli macie trochę czasu, no to wiadomo, to idzie. Tak. Tych zabytków archeologicznych jest jeszcze dużo więcej. W Atenach też, ale też nie powiedziałbym, że warto kupować na nie wejściówki, bo bardzo dobrze je widać z zewnątrz i tak naprawdę można sobie ją pooglądać z zewnątrz i też będzie super, nie? Na niektóre można właśnie zobaczyć z zewnątrz i to wam, myślę, że w zupełności wystarczy. Dokładnie. A jeżeli bardzo, bardzo będziecie chcieli wejść na przykład na wszystkie, no to wtedy polecamy wam kupić sobie taki bilet za 37 euro i wtedy macie możliwość wejścia na wszystkie. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Widzieliście nasz pierwszy dzień ateński. Tak naprawdę to jest taka incepcja, bo my nagrywamy końcówkę w ostatniego dnia, tak. Ale wy zobaczycie nasz pierwszy dzień w Atenach. Nasz pierwszy dzień w Atenach. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby polubić ten film, zasubskrybować ten kanał, skomentować, co wy widzieliście w Atenach, jeżeli byliście. I co wam się najbardziej podobało. Jak chcecie nas poznać bliżej i podoba wam się to, co robimy i nagrywamy i montujemy i uczymy o nagrywaniu i tak dalej, no to tutaj macie możliwość nas zobaczyć właśnie w akcji trochę i trochę zobaczyć nasze życie prywatne, takie jacy jesteśmy i jak sobie zwiedzamy. Akurat teraz mieliśmy taką możliwość, że zwiedzamy, ale będziemy pokazywać wam jeszcze wiele innych rzeczy, takiego trochę backstage'u, jak działamy, jak ogarniamy. Ten film jest pierwszym filmem z serii ateńskiej. Będzie tych filmów 4 albo nawet 5. Więc zostańcie i pamiętajcie, żeby zostawić tą subskrypcję, bo będziecie wtedy się szybciej dowiadywać o tym, jak będą następne filmy. I nam dzięki temu pomożecie. Dokładnie. Wesprzecie nas i będziecie dostawać informacje o tym, jak będziemy dodatkowe nowe filmy ateńskiej serii dodawać na kanał. Dzięki. A więc, trzymajcie się. See ya i na razie. Hej.